Mieszankę do ręcenia. Co mam dzisiaj? Konopia, biały pinka Jokers, glina, to jest mieszanka ziemi, dabla i argili czarnej z barwnikiem. No i tu tam jeszcze jest trochę zanęty z poprzedniego razu. I Wonder Black z pieczywkiem Fluo. Więc tak. 2 litry tego. Tu będzie jakaś 1/5 w środku zanęty, no i na pewno litr zanęty. O! Do tego damy tak, konopię. Pinkę, ale tego to już nie za dużo, białego też nie za dużo. I tutaj mam joka zamrożonego, on jest martwy, rozproszony. Ok, o, ale bardzo ładnie wygląda. No tak, większość tego damy, a resztę sobie przesypię do pojemniczka i będę pakował do koszyku. Zobaczymy, ile zostało. No i gazeta poszła. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Jokers jest rozproszony rozpraszaczem. Zanęta przysiana, glina nie, bo już mi się trochę nie chciało. A, to jest tylko glina. A, robaki, to też warto wspomnieć. Też zamrożone. Zamrożone razem z kolendrą. No, ja bym jeszcze dał trochę białych. Tu trzeba trochę zanęcić. Daje mi się. No, mi się teraz to spoko wygląda. Jokers jest ładnie widoczny. Nie zużyję tego na raz, użyję myślę 10 szklanek. To jeszcze mi tego zostanie trochę. Nie ma co, przechodzę do ręcenia. Siemaneczko, witam na kanale Fishing Show. Jesteśmy na wodzie PZW właśnie. Przed chwilką się rozstawiłem. Mamy godzinę 7:11. No, rozstawianie zajęło mi jakieś pół godziny, może nawet i więcej. Zanętę widzieliście, Wonder Black z gliną. Tutaj mam przy sobie resztę. Łowię dzisiaj tak dla mnie dystansowo, 50 metrów od brzegu, tak jak ostatnio. Dla mnie te 50 metrów to jest idealne, żeby zarzucić. Myślę, dalej miałbym problemy, już no wiadomo, 55 jeszcze by przeszło. Tak na szybko, jedna wędka, klasyczny feeder, skrętka. Koszyczki dystansowe, używam takich dzisiaj, pierwszy raz. No i nawet spoko to leci. Trochę powiem, że zajęło mi nęcenie, bo nie mogłem dorzucić celnie moimi szklankami i musiałem używać tych szklanek z góry, one trochę mało w sobie zawierają, mają małą pojemność, więc zarzuciłem chyba z 20 razy tymi guru zamiast 10 tym zwykłą szklanką. No ale udało się, większość poszła bardzo celnie, te koszyczki lecą naprawdę celnie, fajnie można tymi do punktu dobić, no tylko mało ze sobą zabierają niestety, no ale no coś za coś. Myślę, że te szklanki zwykłe, pewnie wiecie, o które chodzi, te Mikado, Jackson, mają ten problem, że nie mają obciążenia skupionego na dnie, tylko tak naprawdę są bez obciążenia. Łowię na jedną wędkę. Dzisiaj łowię wreszcie na Team Dive swoją. To jest wędka, którą kupiłem za 200 zł z Anglii. Nie widzieliście unboxingu, bo nie lubię robić unboxingów wędek. Była promocja z 800 zł. Kupiłem ją w wakacje ubiegłe. Ale jakoś nie miałem okazji jej wypróbować.
W tamtym roku w ogóle jakoś mniej łowiłem. A myślę, że to jest taka idealna wędka na ten dystans. Ma trochę dziwne przelotki, szczytówki, bo ma najmniejszą 1,5 uncji, później 2,5 i aż 4. A to jest wędka, która ma 3,5 metra. No ale ma fajne, duże przelotki, więc przypon strzałowy gładko przez nie przechodzi. Myślę, że dla mnie to jest fajna wędka do dystansu. Do tego mam podpięty tani kołowrotek Ryobi EQ Zima 4000. No powiem szczerze, on jest nawet spoko, ma dobry hamulec, ale trochę tą plecionkę tak za mocno ją nawija. No nie jest jakoś bardzo do takich cienkich plecionek przygotowany, ale no na razie łowię na ten, no nie stać mnie na razie na inny. Za to dzisiaj testuję nowe ramię, najprawdopodobniej jeszcze nie widzieliście unboxingu. Testuję ramię Matrixa, zakupiłem sobie takie zwykłe, klasyczne, teraz na pewno widzicie. I powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie się bardziej kolebotać niż Preston, a naprawdę jest super, jest sztywne. Matrix robi naprawdę ekstra rzeczy ostatnio, mega mi się podobają ich produkty. Nie koleboczy się nawet jak się tam chwilę poruszam na krześle. Aż tak, a wiadomo, no trochę się koleboczy, ale aż tak jakby się to kolebotało na Prestonie. Ma szybko złączkę, więc nie muszę za każdym razem odkręcać, skręcać, tylko klik, klik, wchodzi i wychodzi. Jak na razie jestem zadowolony. Jest cięższe niż Preston, no ale no to chowam do pokrowca z wędkami, nie noszę tego za bardzo. No wiadomo, na plecach, ale to na razie łowię na ochotkę. Wiadomo, mam pinkę białego, martwego, ochotkę żywą. Tutaj mi się suszy na ręczniku, powiedzmy. Plecionka 0,10, też troszkę za gruba. Dałbym 0,8, ale no innej nie mam aktualnie. To jest plecionka, którą zakupiłem do spinningu, 8-splotowa, więc na razie póki mam tą, to łowię na tą. Mam nadzieję, że się coś wydarzy, że będą fajne płocie, tak jak ostatnio. Albo generalnie jakaś fajna ryba. Dzisiaj nad wodą trochę wędkarzy jest. Nie przedłużam, zobaczymy co się tutaj wydarzy. No tak jak ostatnio było tak, że godzina była tak nic, dosłownie nic nie działo. Ja nawet zacząłem nęcić na drugiej linii, tak blisko brzegu, ale później wróciłem na szczęście i to był dobry strzał. Więc na razie na spokojnie. Zostawię wędkę na jakieś 10 minut, mam ze sobą stoper, później już co 5 minut będę przerzucał, może co 7. Ostatnio brania tak były co 7 minut, tak mniej więcej, więc tak może zostawię. Mam nadzieję, że wreszcie przyglądam się do tej wędki. Ostatnio pożyczyłem ją Michałowi i on na nią łowił. Bardzo dobrze mu się nią łowiło. Ja też nie wiem, czemu ja wcześniej na nią tak nie łowiłem. No nie, bo na blisko to ona się średnio nadaje, ona ma trochę twardszą szczytówkę. Ale na dalej jest fajna, lekka, cienka. No to Team Dive'a, wiadomo, klasa sama w sobie. Myślę, że teraz się już polubimy i zostanie ze mną. Team Dive'a ona się nazywa Medium Feeder 116 MQ. I łowię na tą szczytówkę najmniejszą, 1,5 uncji. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną fajny dzień. Ja dalej trochę głos mam jeszcze nie swój, ale no, niestety taki już mam. Tyle i do zobaczenia przy, mam nadzieję, następnej rybce. Jest i pierwsze branie po długiej, naprawdę długiej, nawet nie wiem jak czy to powiedzieć, przerwie, bo nic się nie działo, kompletnie nic. Jestem tutaj od godziny, no jest godzina prawie 9:00. Nie wiem od której zarzuciłem pierwszy raz, koło 7:00. Jest coś takiego, myślę, fajniejszego. Może to ta płoć. Ale zmieniłem koszyczek. Teraz łowię na koszyczek typu window feeder. Bo w sumie w nocy był mróz. O, pięknie. W nocy był mróz, więc postanowiłem, że i tak dużo w sumie zanęciłem. To zmniejszyłem ilość pożywienia, które im daję. Czy będzie pierwsza rybka wyholowana na dive? Przeze mnie oczywiście, bo już ją Michał ochrzcił. Jezu Chryste. Co to jest? Chyba widzicie, patrzcie co się dzieje.
I sru. 29 centymetrów. No. Nie chcę, żeby jej się stała krzywda. No przepiękna. Jezu. Piękne oko. Leci. Do wody. Mam nadzieję, że to początek tych płoci pięknych. Pięknie. Poszła. Nareszcie coś jest. Płotka. Dopiero druga. Ta mniejsza, taka 25. O, zobaczcie. O, też piękna oczywiście, ale od razu ją wyczepimy. O, patrzcie, piękna. Puszczamy. Leci kruszynka. No, wypuszczamy. Powiem szczerze, że między pierwszą a tą miałem 3 brania, ale żadnej ryby. Więc dzisiaj naprawdę jest ciężko. Piękne branie. Jest pełna 3 minutki po zarzuceniu na ochotkę. Zmieniłem z powrotem wędkę na dajwę. Musiałem wcześniej zmienić ją na trabuko, ponieważ prawdopodobnie przypon strzałowy po prostu nie wytrzymał i urwałem cały zestaw przy wyrzucie. No, do takich wyrzutów 50 metrów i koszyków ponad 40-gramowych plus masa zanęty, no to jednak 25, myślę, powinna być na strzale. Tutaj mam właśnie 25 teraz. Ale jakoś mi, powiem szczerze, polubiłem tą dajwę, dobrze mi się nią łowi. Na przyponie mam teraz fluorocarbon 009. Haczyk 18. No ale dzisiaj generalnie straciłem 4 ryby chyba. Chodź tu, co to jest tam ciekawego. Płoć. Piękna. Pięknie, mamy ją. Wiatr się trochę wzburzył, ale gruba, zobaczcie, co tu się dzieje. Polubiłem tą dajwę. Przeprosiłem się z nią. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dobra, odpinamy i... Patrzcie, co tu się dzieje. Leci z powrotem do wody. Piękne branie. Powiem szczerze, troszeczkę się rybka ruszyła. Przed chwilą miałem też super branie, ale niestety po chwili, no nie wiem, co się stało, przypon puścił po prostu.
najprawdopodobniej jakaś płotka, fajnie bije. Tutaj to przynajmniej można trochę poholować takiego 50 metra. Może teraz dla odmiany jakiś lechol duży przydałoby się. O, strzałówka już jest. Pięknie. No, zobaczcie, wypuszczamy. Piękna. O, już się rwie. No, przed chwilą zaręciłem łowisko. I mamy branie, fajnie. Już powiem szczerze, niedługo będę się zwijał. Więc fajnie, jakby tak jeszcze na koniec coś fajnego weszło. Piękna pogoda się zrobiła, cieplutko, słońce świeci. Jest trochę wiatr, nie powiem. A ja, żeby tam dorzucić na te 50 metr, no to powiem tak, nie mam jeszcze chyba sprzętu do tego, ani talentu. No łowię tą moją dajwą 3,5 metra. No to Horizonem, largem 40-gramowym. No w punkt, no to jest taki dystans dla niego, taki ok, powiedzmy. No nieźle ktoś dronem wylecił na łowisko. Zobaczymy, co to jest. Obstawiam, że jakaś płoć, bo to takie samo branie. O, teraz już zobaczcie troszkę wody. Piękna zabawa. O, może lepiej tak. Cztery ochotki. Teraz tam. Piękna. Łowię na haczyki Flagmana, powiem szczerze, że są no, w miarę spoko, nie są złe. Hops. Rekord życiowy. Wraca do wody. Piękna. Lecisz, malutka. Poszła. Kolejną rybkę. No i generalnie z braniami jest tak trochę kiepsko. Raz na jakiś czas, co jakieś 15-20 minut. No ta chyba będzie najmniejsza z tych wszystkich. Na ochotkę znowu. Nic innego, tylko dzisiaj ochoteczka w grze. No fajnie się gnie ta dajwa, powiem wam szczerze. Zobaczymy, co to tam. A na pewno to jest płoć jakaś. O, strzałóweczka przyszła. Płoteczka. I jest moja. Mam tak, zobacz co się dzieje. Normalnie kwadratowa. Piękna. Nie ma co. Wypuszczę ją wam od razu tutaj z ręki. Cyk. Pięknie. A miałem zaraz jechać, a brania się, powiem szczerze, rozpoczęły. Na nowo.
Teraz coś słabiej walczy. Ale chyba jest. Jest, jest tam szczytówka, coś bije. Zobaczymy, co to jest takiego. No niedużo. Podobno jak zaczynają brać jaźnie, to przestają brać płocie. Ostatnio Michała był jaś, ale później normalnie płocie brały, więc zobaczymy. Nie, na pewno to jest jaś, na 100%. Mała łuska. Trochę inna charakterystyka ryby. No poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale raczej nie. Wody. Poszedł. No poszedł. To koniec, mam nadzieję, że wam się podobało. Fajnie według mnie połowiłem. Nie wiem ile ich złowiłem. Chyba nagrałem wszystkie, ale tego też nie jestem pewien. Więc ile ich było? Około 15. Chociaż nie, chyba wszystkich nie nagrałem. Teraz zacząłem brać takie małe pyrt. Nie spodziewałem się, że tak długo będę siedział, ale chce mi się już jeść, chce mi się pić. Wszystko już zjadłem, wypiłem. Było super, było bardzo fajnie, kolejne wnioski wyciągnięte, zarówno sprzętowe, jak i te taktyczne. Co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do innych filmików, subskrypcja, like, komentarz, co się wam podobało, a co nie, to poprawić. Tak, głos wiem, mam namiar na jakiś mikrofon, ale on jest z AliExpress, więc teraz nie da rady, żeby przyszedł. Chyba wiecie dlaczego, nie muszę mówić. Zapraszam też oczywiście na Instagrama Fishing Show TV, Facebooka Fishing Show i wędkarską grupę Fishing Show Group. To tyle, trzymajcie się, cześć!